oryginalne unikatowe ubrania, wykonane z ekologicznych materiałów. Tego coraz częściej poszukujemy w modzie. Do łask wracają polskie zakłady dziewiarskie, których wyroby na całym świecie kojarzą się z wysoką jakością i starannością wykonania. My odwiedziliśmy manufakturę Elizabeth w Żorach, która zajmuje się produkcją dzian dla renomowanych polskich i zagranicznych marek. Historia firmy sięga 1989 roku. Została zapoczątkowana przez panią Elżbietę Maślankę. My kontynuujemy tradycję firmy i produkujemy dzianiny najwyższej jakości. Dziś zobaczymy, jak produkowane są swetry. Najpierw na podstawie projektu dobierane są odpowiednie rodzaje przędzy. W magazynie znajdziemy wysokiej jakości wełnę sprowadzaną z Włoch. Niezwykle delikatną wełnę merino pozyskiwaną z owiec merinos, miękkie i przyjemne w dotyku włóczki bambusowe, ale także bawełnę czy włóczki akrylowe. W tym samym czasie przygotowywany jest program dla maszyny dziewiarskiej. Ustalany jest wzór swetra, wybierany jest odpowiedni splot dzianiny. I wykonywana jest symulacja, która dokładnie odwzorowuje proces dziania poszczególnych elementów, z których składać się będzie sweter. Przędza, zanim trafi do maszyny dziewiarskiej, jest przewijana. Dzięki delikatnemu naprężaniu i woskowaniu zyskuje większą elastyczność niezbędną w dalszym procesie. Ponadto dzianina będzie przyjemniejsza w dotyku, co wpłynie na komfort użytkowania. Następnie surowiec zakładany jest w maszynie dziewiarskiej. Nitka przewlekana jest przez naprężacze górny i boczny, wyposażone w czujniki stopu. Gdy materiał się skończy, maszyna przestanie pracować. W ten sposób ograniczane są straty. Następnie nić zaczepiana jest o wodzik i można rozpocząć dzianie. Wodzik transportuje dzianiny na poszczególne igły, które wykonują zadany splot. Proces przebiega według tej samej zasady, jak przy wykonywaniu swetra na drutach. Tutaj jednak wszystko odbywa się automatycznie. W całym swetrze uformowanych zostanie około 2000 oczek. Na maszynie obok wykonywany jest wiosenno-jesienny płaszczyk, a na kolejnej dziecięca sukienka. Wyroby dla dzieci zajmują znaczną część produkcji w manufakturze Elizabeth. Tutaj także wykonywane są pliski, a więc wykończenia kołnierzyka czy rękawa. Gotowe elementy oddzielane są od pozostałych. Każdy z nich trafia do działu stabilizowania dzianin. Tutaj za pomocą grzebieni dzianina jest przytrzymywana i pod wpływem wysokiej temperatury stabilizuje się jej forma. Kolejny etap to krojenie, podczas którego ustalany jest ostateczny kształt danego elementu. Później wszystkie są ze sobą zszywane. Przód swetra, tył, rękawy, kieszonki. Obszywane są miejsca, w których zostaną wykonane dziurki. Wszywane są guziki. Na łączarce wykonywane są elementy wykończeniowe. Czasami wykończenia wymagają wyłącznie ręcznej pracy, w której liczy się kunszt i doświadczenie pracownika. W manufakturze Elizabeth w ciągu miesiąca produkowanych jest około 10 tysięcy wyrobów, głównie takich jak swetry, czapki, szale, sukienki, kocyki. Spotkamy je w modnych markowych butikach i sklepach z odzieżą dla dzieci. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.